Witajcie kochani, zapraszam Was dzisiaj na spóźnionych ulubieńców maja. Jak ja jestem osobą, która się nie spóźnia i nie lubi spóźnialstwa, tak zauważyłam, że jeśli chodzi o nagrywanie ulubieńców, to w ostatnich kilku miesiącach właśnie z tymi filmikami niestety się spóźniam. Dzisiaj przychodzę do Was tylko z czterema kosmetykami do pielęgnacji, które oczarowały mnie, są moimi naprawdę must have, jeśli chodzi o pielęgnację. Mam nadzieję, że zagoszczą u mnie na dłużej, bo naprawdę są to kosmetyki rewelacyjne, ogólnodostępne za niewielkie pieniądze i na pewno Wam znane. Pierwszym kosmetykiem, który chciałabym Wam pokazać, jest to kosmetyk, którego nigdy w swoich ulubieńcach nie pokazywałam i nie dlatego, że wstydziłam się o nim mówić i go pokazywać, tylko dlatego, że po prostu żadnego płynu do higieny intymnej nie mogłabym nazwać swoim ulubieńcem. I dziś mogę wreszcie powiedzieć, że moim ulubieńcem do higieny intymnej jest pianka z Facel kupiona w Rossmanie. Co prawda jest tutaj napisane, że jest to płyn do higieny intymnej, natomiast jest to oczywiście pianka, która nie zawiera w swoim składzie mydła, ma ekstrakt z rumianku i niesamowicie subtelnie pachnie, tak jak powinny pachnieć kosmetyki właśnie do higieny intymnej. Życzyłabym sobie właśnie, żeby wszystkie kosmetyki do higieny intymnej pachniały właśnie tak jak pachnie ta pianka. No a co mogę powiedzieć na temat samej pianki? Przede wszystkim piankę używam od ponad dobrego miesiąca i teraz powiem chyba najważniejszą rzecz o tej piance. Przez cały miesiąc używania tej pianki ani razu nie czułam żadnego dyskomfortu związanego właśnie z tym produktem. Do tej pory używałam zarówno tych tańszych, jak i droższych produktów do higieny intymnej, natomiast od czasu do czasu odczuwałam jakiś dyskomfort przy różnych kosmetykach i wiecie, jeśli chodzi akurat o sferę intymną i higienę intymną, no to niestety potrzebujemy takiego kosmetyku, który faktycznie sprawi, że nie będziemy odczuwać żadnego dyskomfortu. I ja taki produkt znalazłam i to jest właśnie ta pianka Facel, która jest rewelacyjna, jest niesamowicie wydajna, bo jedna lub dwie pompki wystarczają w zupełności, aby się umyć i używam, tak jak powiedziałam, ponad miesiąc tą piankę, a tego produktu jest wciąż bardzo dużo. Kolejnym kosmetykiem, który wygrałam w jakimś konkursie, jest to krem natłuszczający do ciała z Bioderma, do bardzo suchej skóry, wrażliwej, z podrażnieniami. I jest to zarówno krem dla dorosłych dzieci, jak i niemowląt. Bez parabenów, jest bezzapachowy. Ja sięgnęłam po niego z mojego jakby zapasu kosmetycznego po tym, jak skończył mi się Eucerin z mącznikiem, też do takiej bardzo wrażliwej skóry, bo ja wrażliwą skórę posiadam tylko i wyłącznie na ramionach. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że jest to spowodowane płynami pod prysznic, które używam, no ale jakby nie potrafię z nich zrezygnować, o może tak, i używać tylko kosmetyków do skóry wrażliwej, bo tą skórę wrażliwą mam tylko na ramionach, co charakteryzuje się czerwoną skórą, taką piekącą, taką ściągniętą z delikatnymi korstami. To pojawia się raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, ale od czasu do czasu, tak jak mówię, zdarza się, że po prostu taki dyskomfort na skórze swoich ramion odczuwam. No i wcześniej sięgałam zawsze po ten Eucerin, natomiast teraz, kiedy mi się ten Eucerin skończył, sięgnęłam po tą Biodermę, pomyślałam sobie, że jeśli jest do suchej skóry, no to może da radę. I słuchajcie, dał radę. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki przestało mnie piec, swędzić, zniknęły te krostki czerwone, po prostu krem jest niesamowity. Jeśli macie problemy z wrażliwą skórą, z bardzo suchą skórą, serdecznie Wam go polecam, chociaż nie wiem ile kosztuje, bo jak powiedziałam, wygrałam go w jakimś konkursie, ale myślę, że to jest kosmetyk naprawdę wart każdych pieniędzy, bo działa jak po prostu jak kompres, jest rewelacyjny i jeśli macie dzieci, to również nadaje się do skóry dzieci. I do ostatnie dwa kosmetyki. Są to kosmetyki z firmy Dove, które ja bardzo lubię, bo ja generalnie jeśli chodzi o mydło w kostce, to bardzo lubię właśnie mydło Dove. To jest takie moje must have, jeśli chodzi o mydła w kostce. A o antyperspiranty właśnie, jeśli chodzi o antyperspiranty, też wybieram zawsze Dove i zawsze wybierałam te klasyczne Dove. No, ale kupiłam i to przez totalny przypadek Invisible Dry, który wygląda w ten sposób. On nie zostawia na czarnych ubraniach białych śladów, działa przez 48 godzin, jest bez alkoholu i po prostu ja się w nim zakochałam. Ja nie chcę klasycznego Dove, tylko chcę używać Invisible Dry, bo jest niesamowity, pachnie. Tak jak zaaplikuję sobie go, że tak powiem, pod pachę z samego rana, to tak samo pachnie wieczorem. Utrzymuje świeżość przez cały dzień, ja go przez cały dzień czuję, czy jest gorąco, czy jest zimno, ja go przez cały czas czuję pod pachą.
uwielbiam ten zapach, dla mnie to jest zapach czystości, no coś niesamowitego. Kocham ten dezodorant i chcę go używać, chociaż mam w zapasie jeszcze zwykły, klasyczny dezodorant Dove, ale ten będę używać i kupię na pewno kolejne opakowanie, bo jest rewelacyjny. I kochani, ostatni kosmetyk z moich majowych ulubieńców to również jest firma Dove i jest to szampon do włosów. Odbudowuje zniszczone włosy na poziomie komórkowym, zapobiega łamaniu się włosów podczas czesania i szczotkowania. Kupiła mi go moja mama, za co jestem jej bardzo wdzięczna, mimo tego, że ja szamponów bardzo dużo posiadam, różnych szamponów, natomiast teraz nie wiem, co ja mam z tymi szamponami zrobić, ponieważ ja w tym szamponie się zakochałam, dlatego że do tej pory jak myłam włosy, no to umyłam sobie włosy szamponem, używam jakiejś odżywki, suszyłam, później, żeby ułożyć te włosy, robiłam na suszarko lokówkę i na koniec jeszcze je prostowałam. Natomiast teraz myję włosy, używam odżywki jakiejkolwiek, suszę włosy. W międzyczasie oczywiście jeszcze nakładam coś na końcówki. Już nie używam suszarko lokówki, tylko końcówki prostuję. I to jest wszystko. Ten szampon sprawił, że moje włosy są takie, nie wyglądają jak szopa naładowana po brzegi sianem. Nie mam właśnie wielkiej suchej szopy na głowie, tylko po prostu włosy wyglądają zdrowo, są takie, tak jak powiedziałam, sypkie, takie fajne. Marzyłam o takich włosach i nie potrzebuję tych wszystkich innych zabiegów właśnie w postaci szczotko-lokówki, gdzie po prostu męczyłam te włosy nakręcając, żeby one jakoś wyglądały, bo każdy stał w inną stronę. Tylko i nie muszę prostować ich na całej długości, tylko na końcówkach. Tylko i wyłącznie dzięki temu szamponowi, ponieważ ten szampon sprawia, że te włosy są po prostu w normalnej, takiej jak powinny być kondycji, czyli u nasady fajnie lekko podniesione, gładkie, no mam trochę suche, może nie zniszczone, ale mam trochę suche końcówki, stąd też nakładam jakiś tam serum, wygładzam je delikatnie jeszcze prostownicą i te włosy po prostu wyglądają tak, jak mają wyglądać. I to wszystko, słuchajcie, dzięki temu szamponowi, niczemu innemu. Ja już przestałam używać żadnych mleczek, jakichś pianek, niczego tego nie używam. Ja zastanawiam się, czy po prostu tego wszystkiego gdzieś tam nie wystawić, nie sprzedać, nie wymienić się z kimś, bo po prostu ja miałam tyle produktów do włosów, że po prostu, no, trudno było nawet je ze sobą połączyć, a szampony, tak jak powiedziałam, sprawiały, że miałam wielką szopę, która była naładowana stertą suchego siana. I tak wyglądały moje włosy. Koszmar, po prostu koszmar. I jakiejkolwiek bym odżywki nie użyła właśnie do tego szamponu, to te włosy zawsze będą w takiej samej kondycji. I ja jestem w tym szamponie zakochana. Jestem zakochana w szamponie, z Dove, z dezodorantu, w Biodermie i z pianki z Facel, które Wam serdecznie polecam, bo naprawdę są to kosmetyki niedrogie. Może Bioderma jest troszeczkę droższa, ale to jest, myślę, że wydatek na kilka dobrych miesięcy, więc serdecznie Wam polecam. Ja już dziś mogę powiedzieć, że kocham te kosmetyki i chcę ich używać przez następne miesiące. Jeśli Wam udało się w maju jakieś fajne zakupy z fajnymi kosmetykami, które moglibyście mi polecić, to bardzo serdecznie chciałabym, żebyście mi napisali pod spodem. No i cóż, kochani, bardzo dziękuję Wam za uwagę, dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, które pojawiły się w ostatnim czasie na moim kanale, za które serdecznie, serdecznie dziękuję. Bardzo serdecznie Was zapraszam również na mojego Facebooka, bo tam będzie w najbliższym czasie kilka informacji o kilku niespodziankach dla Was. Właśnie dla Was, za to, że ze mną jesteście. Kochani, dziękuję Wam jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaki! Pa!